Naszkicuj wykres funkcji. F od x równa się minus 3x kwadrat plus 8. Czyli co? Czyli nasza funkcja to jest trójmian, to jest funkcja kwadratowa. No nie ma x, czyli mamy minus 3x kwadrat plus wyraz wolny 8. No i wiemy, że wykresami funkcji kwadratowych są parabole. I teraz taka parabola, która jest wykresem funkcji kwadratowej, no to ona może w układzie współrzędnych mieć leżeć tak, mieć ramiona do góry lub ramiona do dołu. No i teraz z którym z tych dwóch przypadków tu będziemy mieli do czynienia? Zauważmy, że ta funkcja kwadratowa w tym punkcie ma maksimum, czyli przyjmuje największą wartość, natomiast ta przyjmuje najmniejszą wartość. Teraz popatrzmy na tę naszą funkcję, prawda? X kwadrat, samo x kwadrat to jest liczba nieujemna. Prawda? O ile tylko x jest różne od zera, to jest nawet liczba dodatnia i ta dodatnia liczba jest mnożona przez minus 3, czyli całe to wyrażenie jest na pewno, z wyjątkiem x równego 0, z wyjątkiem tego przypadku zawsze jest ujemne. Prawda? No i jak x jest duże co do modułu, to ono oczywiście jest bardzo, bardzo ujemne. Znaczy to są wartości tej funkcji, robią się liczbami ujemnymi. No, największa wartość, prawda, no to wtedy, kiedy to jest 0. No, ta funkcja wtedy przyjmuje największą wartość. Czyli to będziemy mieli do czynienia z tym przypadkiem. No i teraz może zróbmy taką tabelkę, naszkicujmy parę, obliczmy parę wartości x i tutaj piszmy f od x i następnie naszkicujemy tę parabolę w układzie współrzędnych. No może zacznijmy od x równego minus 2. Czyli f od x jest ile? Jest minus 3 razy minus 2 do kwadratu plus 8. No, minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli to jest minus 12 plus 8, czyli minus 4. Możemy już nanieść w punkcie minus 2, wartość jest minus 4. Raz, 2, 3, 4. No, tu mamy kropeczkę. Dobrze, teraz weźmy minus 1. Czyli mamy minus 3 razy minus 1 do kwadratu plus 8. Minus 1 do kwadratu to jest 1, czyli to jest minus 3 plus 8, czyli 5. Dobrze, w punkcie minus 1 jest 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest 0. No w punkcie 0 to jest minus 3 razy 0 do kwadratu plus 8. No to jest 0 plus 8, czyli 8. Czyli w punkcie 0 jest 8, tak? 5, 6, 7, 8. Dobrze, teraz w punkcie 1 to jest minus 3 razy 1 do kwadratu plus 8, to jest minus 3 plus 8, czyli 5. No, no i w punkcie minus 2, w punkcie plus 2 to jest... W punkcie plus 2 to jest minus 3 razy 2 do kwadratu plus 8, to jest minus 12 plus 8, czyli minus 4. Raz, 2, 3, 4. O. Dobrze. To teraz tak, popatrzmy sobie jeszcze na tę parabolę. Prawda? Zobaczmy, że te wartości, prawda, te rzeczy tu mamy równość. I tu mamy równość. Czy to jest przypadek? No, no nie jest to przypadek, dlatego że jeżeli policzymy, weźmiemy sobie dowolną liczbę a, prawda, to wartość w tej liczbie a jest, w tej naszej funkcji jest minus 3 razy a do kwadratu plus 8. Tak? Czyli to jest minus 3a kwadrat plus 8. A jeżeli wezmę liczbę minus a, to jest minus 3 razy minus a do kwadratu plus 8, ale minus a do kwadratu to jest to samo co a do kwadratu, prawda? Czyli to jest minus 3a kwadrat plus 8. No, co mówi ta równość? Ta równość mówi, że prawda, wykres tej wartość w punkcie a i w punkcie minus a, czyli w punktach symetrycznych względem osi y, te wartości są równe, czyli ta funkcja prosta, x równe 0, czyli oś y, jest osią symetrii naszej paraboli. Dobrze, no i teraz możemy tutaj jakoś połączyć. Czyli wiemy, że to jest wierzchołek i ta oś y jest osią symetrii. No i teraz możemy jakoś próbować to połączyć. No tak, żeby to było
symetryczne. Powiedzmy, że to rzeczywiście jest symetryczne, czyli ten wykres tej funkcji, wykres tej funkcji wygląda no jakoś. Oczywiście tam nie ma tutaj żadnych takich załamań, zawirowań. To jest krzywa, która jest dosyć taka, no nie ma, tak parabola, nie ma tutaj żadnych takich tajemniczych załamań, no ale musicie mi wybaczyć, to odręczne rysowanie. Więc to mniej więcej ta parabola wygląda tak. No to jest minus 3x kwadrat plus 8. Tu jest wierzchołek, ta krzywa jest symetryczna względem prostej x równe 0, czyli względem osi y, no i ramiona ma skierowane do dołu.